W rundzie przedwstępnej Pucharu Polski ŁKS 1926 Łomża przed własną publicznością zmierzył się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Faworytem tego spotkania byli goście, którzy na co dzień występują w drugiej lidze, jednak pierwsze pół godziny pojedynku było w miarę wyrównane. Co prawda to goście częściej strzelali, ale próby Szymona Makowskiego i Damiana Zawadzkiego nie znalazły drogi do bramki ŁKS. ŁKS-iacy może nie oddawali tak wielu strzałów, ale też kilkakrotnie napędzili stracha obronie gości. Tak jak w tej sytuacji z 12 minuty, gdy Marcin Truszkowski zakręcił obrońcą, ale piłka dośrodkowana przez napastnika ŁKS-u nie dotarła do żadnego z jego kolegów. Tuż przed upływem kwadransu gry na strzał z dystansu zdecydował się Jakub Ambrożewicz, ale jego uderzenie było zbyt słabe, by zaskoczyć doświadczonego Michała Bigajskiego. W kolejnych minutach gra toczyła się przede wszystkim w środku pola, a piłkarzom coraz bardziej przeszkadzały zapadające ciemności, bowiem mimo gęstych chmur szczelnie zasłaniających niebo, Mosir dopiero po 20 minutach gry zdecydował się zapalić Jupitery. Kiedy już zrobiło się jasno, pierwszy cios wyprowadzili ŁKS-iacy, którzy w 34 minucie mogli i powinni wyjść na prowadzenie. Jednak po akcji Mateusza Laskowskiego Jakub Ambrożewicz uderzył wprost w bramkarza Świtu. Niecałe 5 minut później dosyć niespodziewanie prowadzący spotkanie Mariusz Wiśniewski za zagranie ręką Marcina Truszkowskiego podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Łukasz Sosnowski. Z karnymi to jest tak, że sędzia podjął decyzję, nie ma co dyskutować, my tego nie zmienimy. Z mojej perspektywy wyglądało tak, że Marcin Truszkowski był popchnięty i też, no wiadomo, że ręka jest wysoko wtedy, kiedy jest człowiek bezwładny, nie kontroluje tego. Tak to wyglądało z naszej ławki, gdzie ławka była blisko przecież całej sytuacji. Jeszcze przed przerwą ŁKS mógł doprowadzić do wyrównania, ale Bigajski obronił uderzenie Łukasza Grzybowskiego. W drugiej połowie biało-czerwoni nadal dążyli do zdobycia bramki i już na początku tej części gry swoją szansę miał Ambrożewicz, ale ponownie uderzył zbyt lekko. Za to goście spokojnie wyczekiwali na swoje okazje do podwyższenia prowadzenia i taka zdarzyła się w 55 minucie, gdy Daniela Iwanowskiego do kapitulacji zmusił Piotr Bajera. Nie mając już nic do stracenia, Łomżyniacy ruszyli do jeszcze śmielszych ataków. Jednak wysiłki biało-czerwonych nie przynosiły spodziewanych efektów, bowiem obrońcy Świtu rzadko pozwalali ŁKS-iakom poważnie zagrozić swojej bramce. Do nielicznych sytuacji, kiedy to ŁKS dochodzi do strzałów, można zaliczyć uderzenie z 56 minuty Marcina Truszkowskiego, który jednak na róg wybił jeden z defensorów przyjezdnych. 3 minuty później ponownie zagościliśmy pod bramką gości, a tym razem niecelnie uderzył Ambrożewicz. W kolejnych minutach obraz gry nie uległ zmianie. ŁKS dążył do zdobycia bramki kontaktowej, a Świt swoich szans szukał w szybkich kontrach. Jedną z nich w 81 minucie w polu karnym przerwał Artur Urban i sędzia podyktował drugą tego dnia jedenastkę. I podobnie jak w pierwszej połowie, również i tym razem Łukasz Sosnowski nie dał szans Danielowi Iwanowskiemu. ŁKS stworzył sobie jeszcze jedną szansę do zdobycia honorowego trafienia, ale strzał Marcina Truszkowskiego zablokował obrońca. Mnie cieszy to zwycięstwo, mówię, jest to jakiś tam kolejny nasz etap przygotowań do sezonu, aczkolwiek na pewno chcieliśmy ten mecz wygrać. Po pierwszych bardzo ciężkich dwóch tygodniach, w tym tygodniu, od tego tygodnia zaczęliśmy dopiero pracować nad techniką, taktyką, pomału chcemy odzyskać świeżość. Myślę, że w tym meczu już w porównaniu do wcześniejszych meczów, które graliśmy w tym okresie, było tej świeżości już dużo, dużo więcej, dużo dokładnych piłek. Także na pewno cieszą nas to zwycięstwo. W następnym meczu chcemy też wygrać, chcemy jak najdalej dojść w pucharze. Bardzo nam przykro.
Tym bardziej, że z przebiegu gry widać było, że mieliśmy swoje sytuacje. Niestety piłka jest taka, że trzeba je wykorzystywać, bo jak się nie wykorzystuje, to się przegrywa. No i możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie dla siebie, bo mieliśmy dwie klarowne sytuacje w pierwszej połowie, dwie bardzo dobre interwencje Bigajskiego w bramce Świtu. No i tak jak powiedziałem, im dłużej ten mecz trwał, narastała przewaga Świtu, wyszło doświadczenie, zresztą też bardzo dobre stałe fragmenty gry, które przesądziły o wyniku tego spotkania. Porażka ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki kończy przygodę ŁKS 1926 Łomża z Pucharem Polski na szczeblu krajowym. Teraz biało-czerwoni będą musieli skoncentrować się na obronie wywalczonego w ubiegłym sezonie trofeum na szczeblu okręgowym.